Cześć, nazywam się Mariusz Sobiesiak. Dziś przedstawię Wam pomysł na świeże, pachnące drożdżówki z owocami sezonowymi. Do ciasta drożdżowego będę potrzebował koncentrat ciasta drożdżowego Buckels, mąka pszenna, masło, cukier oraz drożdże. No i oczywiście woda. Mąkę pszenną typ 500 mam już zważoną, jest tu 3000 gramów. Przesypuję od razu do dzieży. Koncentrat ciasta drożdżowego stosuję dozowanie 20%, 600 gramów. Następnie cukier 600 gramów, tłuszcz, prawdziwe masło 600 gramów i na koniec drożdże 150 gramów. Przekładam do dzieży. Na koniec woda 1500 gramów. Wszystkie składniki są już w dzieży, pozostało tylko miesienie ciasta. 4 minuty na wolnych, 4 minuty na szybkich. Jeszcze tylko przygotuję pojemnik z produktem Tarant. Jest to środek antyadhezyjny, nie tylko do nieprzyklejania się ciast do rąk czy do pojemników, ale także do blach i foremek. W cieście drożdżowym ważna jest temperatura ciasta, która powinna w naszym przypadku wynosić 28 stopni Celsjusza. Jest dokładnie 27,8 stopni Celsjusza, więc idealnie. Przekładam ciasto do leżakowania. Pozostawiam na 25 minut. Czas leżakowania ciasta szybko minął. Było to 25 minut. Teraz podzielę to na prasy. Każda prasa daje mi 30 kawałków, a waga jednej takiej prasy to 1800 gramów. Prasy są już zważone, teraz zaokrąglam. Teraz czekam 5 minut, aby ciasto się rozluźniło. Podzielę je na mniejsze kawałki. To już ostatni z nich. Teraz przechodzę do kształtowania bułek drożdżowych. Najpierw wydłużanie kęso, jednego, drugiego, a potem zwijanie i kształt drożdżówki maślanej. Zaokrąglamy. I tak kolejnych 40 bułek. To już ostatnia drożdżówka. Wszystkie są ukształtowane, są gotowe do ostatecznej, końcowej fermentacji. Przekładam do garowni. Czas, aby przygotować drożdżówki do wypieku. W międzyczasie przygotowałem wszystkie konieczne produkty. Jest to kruszonka, mamy tutaj owoce sezonowe, jeżyny, maliny, truskawki, jabłka, to co nałożycie, to tak naprawdę należy do Was. I oczywiście jeszcze egin, czyli nasz nabłyszczacz do ciast drożdżowych i półfrancuskich. Bułki są już na stole, czas na pierwszą czynność, czyli nakładam egin, nasz produkt marki Buckels, do nabłyszczania ciast drożdżowych i półfrancuskich. Czas na drugą czynność to kruszonka, oczywiście na maśle. Teraz posypuję drożdżówki kruszonką. Czas letni to mnogość różnych owoców. Ja dzisiaj przygotowałem borówki, jeżyny, maliny, truskawki, jabłko z cynamonem i cukrem oraz śliwkę. Drożdżówki są pomalowane nabłyszczaczem, są posypane kruszonką, udekorowane owocami. Zatem sprawdzam parametry wypieku. Góra 215 stopni Celsjusza, dół 190 stopni Celsjusza, czas około 15 minut. Wszystko już gotowe, zatem przystępuję do załadunku komory wypiekowej. Czas wypieku dobiegł końca, drożdżówki są gotowe do wyjęcia. Pięknie wyglądają. Jest tutaj mocny, intensywny aromat, zapach tradycyjnego drożdżowego ciasta. Teraz Wasza kolej. Zapraszam do kontaktu, Mariusz Sobiesiak.